Swą ostatnią sesję powiatowi samorządowcy rozpoczęli bardzo uroczyście. Najpierw za sprawą kombatantów, którzy przybyli do starostwa, by wyrazić wdzięczność dla działań radnego Andrzeja Kicmana, głównie z czasów, gdy piastował on urząd prezydenta Legionowa. Jej namacalnym wyrazem był medal za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nie do przecenienia jest osobisty wkład pana Andrzeja w upamiętnienie bohaterstwa i ciosu Armii Krajowej poprzez budowę miejsc pamięci narodowej oraz przyjmowanie znaków i imion Armii Krajowej przez legionowskie szkoły. Uhonorowany radny był takim wyróżnieniem tyleż zaskoczony, co wzruszony. Przyjmuję to oznaczenie nie tylko dla siebie, ale dla szerokiej grupy osób, które współpracowały. Później do rąk laureatów powiatowego konkursu fotograficznego trafiły nagrody bardziej przyziemne. Wiedząc, że elektroniczne nowinki ułatwiają porozumienie ponad politycznymi podziałami, samorządowcy obdarowali ich tabletami. Kiedy ceremonia dobiegła końca, zaczęto realizację głównego porządku obrad. Znalazło się w nim m.in. sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Oprócz zapowiedzi otwarcia nowej siedziby, dyrektor Anna Kaczmarek wspomniała o planach na przyszłość. Istnieje także potrzeba otworzenia, to jest tak w perspektywie może tego roku, może przyszłego roku, nowych warsztatów terapii zajęciowej. Coraz więcej mamy osób, które wymagają właśnie takiego wsparcia. Aktualnie są w powiecie jedne warsztaty terapii zajęciowej. W placówce działającej pod egidą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejsce dla 35 osób. To o wiele za mało. Rośnie stale liczba osób niepełnosprawnych. Po skończeniu szkoły specjalnej i odpowiednim orzeczeniu chcą w jakiś sposób realizować się w życiu, usamodzielniać. Z pomocą Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie chce przyjść ksiądz proboszcz Tomasz Chciałowski. Nowe warsztaty chętnie widziałby na terenie parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Póki co wiele wskazuje na to, że ta idea może zostać zrealizowana. W dalszym ciągu czwartkowej sesji spowiadała się szefowa Domu Pomocy Społecznej Kombatant. Radnych mniej interesowały przedstawione przez nią dane, więcej zaś to, czego w sprawozdaniach zwykle się nie ujmuje. Trudno mówić o radykalnych zmianach, bo emocje są rzeczą bardzo delikatną i dosyć ulotną. Z mojego punktu widzenia, na tyle, że rozmawiam z mieszkańcami i pracownikami, muszę powiedzieć, że uspokoiło się. Chociaż liczę na to, że jest to proces długotrwały i pewnie jeszcze wymaga pracy. Te, którą nowa dyrektor kombatanta już wykonała, radni życzliwie docenili. Chcielibyśmy pani podziękować i żeby tylko dalej było tak, jak jest w tej chwili. Co jak co, ale takie słowa na sesjach Rady Powiatu słyszy się naprawdę rzadko.